Dlaczego właśnie taki temat? Czy pan uważa, że właśnie taka debata teraz jest potrzebna? Dlaczego taka debata? Mamy w całej Europie zjawisko takiego masowego napływu imigrantów, obcych nam cywilizacyjnie, obcych nam duchowo. I trzeba o tym mówić w Polsce głównie dlatego, że nie zauważamy pewnego faktu. Mianowicie cudze rany nie bolą. Jeżeli widzimy trendowatych w telewizji, to nas to ani nie boli, ani nawet nie swędzi i machamy ręką, prawda? Tymczasem za chwilę my możemy być trendowaci, czyli ta choroba może nas za chwilę dotknąć i będzie nas bardzo bolało. Więc w ramach, że tak powiem, profilaktyki, to dmuchajmy na zimne. Lepiej nie chorować, niż potem próbować się leczyć. Widzimy, co jest we Francji, w Holandii, widzimy, co jest w Niemczech. Oni próbują się z tego leczyć, a choroba się rozwija. Straciły organizmy tamte, organizmy społeczne, polityczne, narody i państwa, straciły jakby odporność immunologiczną na obcą tkankę cywilizacyjną. I ta obca tkanka ich pożera żywcem i śmieje się z nich, a oni są rozkładającym się truchłem cywilizacyjnym. No nie dopuśćmy, żeby z nami zrobiono to samo, czyli próbujmy się bronić przed chorobą, zanim nas zaatakuje. Właśnie dosłownie godzinę temu przed naszym spotkaniem rozmawiałam jeszcze z poznaniakami i też ich pytałam o falę tak, tych zamachów, czy oni nie czują się zagrożeni. No, byłam poniekąd zdziwiona, ale odpowiedzi padały takie, że to nas absolutnie nie będzie dotyczyło, nie mamy się czego obawiać, to wszystko się dzieje na zachodzie. Czy pan myśli, że to jest dobre podejście, czy odsuwamy gdzieś od siebie tę myśl, że to dzieje się na nas? Jeżeli chodzi o to zagrożenie terroryzmem, to jest zjawisko bardziej polityczne niż cywilizacyjno-kulturowe. Terroryzm wykorzystywany jest tam, gdzie jest ku temu jakiś interes. I my możemy powiedzieć w ten sposób. Nas nie biją, bo my się poddajemy bez bicia. Tylko czy to jest dla nas pocieszające, czy mamy się pocieszać, że my się poddajemy każdemu, kto nas bierze i robi z nami co chce, bez bicia, nie walczymy o swoje i wtedy cieszymy się, że nas nie biją. No niestety, jeżeli chcemy być narodem i państwem wolnym i żyć w dostatku i w poczuciu bezpieczeństwa i zrozumiałego ładu, to musimy stanąć do walki o swoje i wtedy dopilnować, żeby nas nie bili, a nie poddawać się bez walki. Więc nie cieszmy się z tego, że poddajemy się każdemu bez walki i cieszymy się, że nas nie biją, bo my po prostu jesteśmy na tyle bezwolni, że jesteśmy gwałceni przez jakieś obce ośrodki. W dodatku nie ma u nas reakcji obronnej. Nie jest to dla nas pocieszające, niestety. Na razie dziękuję bardzo. Dziękuję. Chciałam zapytać o potrzebę takiej debaty właśnie teraz. Dlaczego teraz powinniśmy? Bardzo mocno, bo ciągle są naciski Unii Europejskiej, to znaczy części Unii, bo przecież duża część krajów reprezentuje podobne stanowisko, my począwszy od Węgier, Czech i innych krajów i nie możemy ulegać dyktatowi. A ja tu z przyjemnością powiem o roli Węgrów, bo Węgry są dla mnie drugą ojczyzną od kilkudziesięciu lat i jestem dumny z tego, że właśnie Viktor Orbán stał się prymusem walki z najazdem muzułmańskim. Tak mówią różni biskupi katolicy węgierscy i tu i sam prymas zresztą, podobnie jak dodajmy prymas Czech, który też jest bardzo twardy w tych sprawach, a ja ubolewam. To znaczy, z jednej strony cieszę się, że rząd jest konsekwentny i nie robi takich głupot jak pani Kopacz, która zdradziła solidarność krajów Grupy Wyszehradzkiej w tej sprawie. Cieszę się z rządu, natomiast ubolewam z powodu zachowania części hierarchów Kościoła katolickiego w odróżnieniu od hierarchów węgierskich, czeskich, którzy jednoznacznie mówią o najeździe muzułmański, na przykład biskup Rygo z Segedu. Natomiast tu jeszcze my mamy takiego hierarchę, kardynał Nycz, który potrafi powiedzieć, że to jest odpowiedzialność władz za przyjęcie imigrantów. To ja przepraszam, jestem głęboko wierzącym katolikiem, ale nie uważam, że Kościół w takich sprawach powinien dyktować cokolwiek państwu. Tym bardziej odosobniony w wielu poglądach kardynał Nycz, który nawet w episkopacie przy wyborach miał wyjątkowo mało głosu. Także ja już komentowałem to, że jeśli kardynał Nycz chce zapraszać imigrantów, to niech najpierw zaprosi do swego pałacu, a potem niech czuwa, żeby nie ograbiano pałacu i nie zgwałcono jego gosposi i jego samego. Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję bardzo.